Kiedy otwieram teczkę któregokolwiek ze spektakli teatralnych, w pierwszej chwili widzę ludzi. Widzę osoby, które tworzyły dane przedstawienie, osoby, które występowały na scenie. Myślę też o ludziach, którzy są na co dzień niewidoczni, tych, którzy są niejako zapleczem teatru. Widzę też, jak bardzo zmienił się świat, jak zupełnie wyglądały inaczej pierwsze ogłoszenia teatralne, jak przez wiele lat wyglądały afisze. Myślę, że ma to nie tylko tę ogromną wartość sentymentalną, ale także właśnie taką materialną, bo w tych teczkach znajdują się takie, można powiedzieć, małe dzieła sztuki. Ponieważ w tym roku przypada 80. rocznica powstania budynku, zacząłem zastanawiać się, w jaki sposób my, współcześni białostoczanie, moglibyśmy uhonorować tych mieszkańców, którzy żyli w naszym mieście przed wojną. Materiały te ujrzą światło dzienne, bo one są w tym momencie tak naprawdę schowane w tej przestrzeni, a dzięki archiwum cyfrowemu będzie można w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca zajrzeć i zobaczyć, co się w nich kryje. I myślę, że te historie ludzkie są takim ciekawym dopełnieniem opowieści o historii teatru, opowieści o kwestiach artystycznych związanych z tą sceną. Pokazują, że teatr to tak naprawdę praca zbiorowa, niełatwa, ale myślę, że bardzo wartościowa.